Jesteśmy w Lublinie, w fabryce DZT Tymińscy, gdzie produkowany jest polski samochód terenowy Honker. Pojazdy tego typu stają się ostatnio coraz bardziej popularne. Świetnie sprawdzają się na bezdrożach. Mogą także zagwarantować niezapomnianą zabawę podczas przepraw offroadowych. Dziś pokażemy, jak powstają te znane od lat samochody wykorzystywane prywatnie, a także przez wojsko. Cywilny Honker występuje w trzech wersjach nadwozia. Ze sztywnym dachem, miękkim zdejmowanym oraz bez zabudowy na ramię. Każda z nich jest w stanie pomieścić dwóch pasażerów. Obecnie trwają prace nad stworzeniem czterodrzwiowego Honkera, który byłby w stanie przewieźć 7 osób. Aby mogła powstać konstrukcja samochodu, trzeba najpierw wytworzyć wszystkie jego części. Robi się to na linii pras, na której powstają tak zwane wytłoczki karoseryjne, czyli elementy, z których później zostanie zbudowane nadwozie. Linia składa się z 5 pras. Pierwsza wykonuje główny kształt danego elementu, na przykład nadkola. Blacha jest wyciskana pod naciskiem 1000 ton. Druga prasa nanosi na otrzymanym elemencie kolejne przetłoczenia z naciskiem 800 ton. Ostatnie 3 prasy mechaniczne pracują pod naciskiem 500 ton. Przy pomocy pras o nacisku od 200 do 315 ton wykonywane są detale nadwozia, takie jak na przykład ścianki. W fabryce wytłacza się wszystkie, nawet najmniejsze, potrzebne elementy. Stłoczni wyprodukowane części są dostarczane do spawalni. Tutaj wszystko jest ze sobą odpowiednio łączone. Zgrzewa się na przykład nadkola, panele podłogi czy wzmocnienia, aż do otrzymania całego nadwozia. Wszystkie blaszane elementy po zespawaniu w jedną całość poddawane są retuszowi. Polega to na ręcznym szlifowaniu wszystkich spawów i łączeń tak, aby były gładkie. Honker jest samochodem, którego konstrukcja opiera się na solidnej ramie. To właśnie ten element sprawia, że auto jest zwarte i może wjechać w bardzo trudny teren. W przeciwieństwie do nadwozi samonośnych, z których budowane są na przykład SUVy. Stalowa rama składa się z 60 elementów. Są one ze sobą spawane według wzorca na przygotowanym do tego stelażu. Zestaw odpowiednich narzędzi pozwala ustawić je bardzo dokładnie względem siebie i wykluczyć pomyłkę. Gotowe, pospawane nadwozie, rama i inne metalowe detale muszą zostać jeszcze zabezpieczone przed rdzą i polakierowane. Wszystkie te elementy wiesza się na linię, a następnie wprowadza do kąpieli myjących, odpuszczających i fosforyzujących. Są to operacje przygotowujące stalowe powierzchnie do pokrycia farbą. Zaraz po tym, w kolejnej komorze, następuje suszenie powietrzem. Osuszone nadwozie i inne elementy umieszcza się w wannie z farbą kataforyczną. Kataforeza polega na pokrywaniu metalowych powierzchni farbą przy użyciu prądu. Dzięki temu farba dociera do wszystkich zakamarków, dokładnie pokrywając wszystkie powierzchnie. Po wyjęciu z wanny stal jest pomalowana na czarno. Farba ta ma właściwości zabezpieczające przed rdzą.
Teraz nadwozie musi zostać umyte. Strumień wody usuwa resztki farby. Zaraz po tym metalowa konstrukcja jest suszona w temperaturze około 170 stopni Celsjusza. Tak przygotowane nadwozie wysyła się do lakierni. Stąd wszystkie elementy dostarczane są na halę montażową. Tutaj do kabiny Honkera montuje się wszelkie wyposażenie. Na początku układana jest kompletna wiązka elektryczna. Później w drzwiach montowane są klamki i zamki. Na ich wewnętrzną część zakłada się wygłuszenia, obite właściwą tapicerką. W kabinie obsadzana jest także deska rozdzielcza, którą następnie trzeba przykręcić. Zakładane są tu również zewnętrzne akcesoria kabiny, jak na przykład reflektory czy lusterka. Równolegle składane jest podwozie samochodu. Gotową ramę opuszcza się na mosty. Dzięki nim przekazywany jest napęd na koła. Zastosowanie skrzyni rozdzielczo-redukcyjnej pozwala dobrać rodzaj napędu zależnie od panujących warunków. Podczas jazdy po asfalcie napędzana może być tylko tylna oś. Wtedy samochód spala mniej paliwa. Gdy wybierzemy się na bezdroża, będziemy mogli wykorzystać zalety stałego napędu na cztery koła. W bardzo trudnych warunkach terenowych niezastąpiony jest reduktor. Urządzenie to skraca główne przełożenie skrzyni biegów. Samochód rozwija wtedy niższe prędkości, ale za to ma większą siłę uciągu na kołach. Podczas pokonywania przeszkód pomocne mogą być blokady mostów. Po załączeniu takiej blokady oba koła na osi kręcą się z taką samą prędkością. Nie ma znaczenia, które koło ma akurat lepszą przyczepność. Mosty są połączone z elementami zawieszenia, piórami. Końce piór przykręca się do ramy. Następnie do ramy z mostami wkładany jest cały zespół napędowy. Tworzy go silnik diesla o pojemności 2,6 litra, który spełnia normy emisji spalin Euro 4. Motor ten rozwija moc 115 koni mechanicznych. Jego maksymalny moment obrotowy, 250 Nm, dostępny jest już od 1800 obrotów na minutę. Silnik współpracuje z pięciostopniową skrzynią biegów i z mechanizmem odpowiedzialnym za sterowanie napędem. Zmontowaną ramę trzeba jeszcze połączyć z nadwoziem Honkera. W identyczny sposób powstają tu także samochody dostawcze o nazwie Passagon, które są następcą popularnych niegdyś Lublinów.